Mazurków, pisanek czy wielkanocnych babek nie zabraknie na świątecznych stołach Suwalczan. Tak wynika z sondy przeprowadzonej dziś na ulicach miasta. Oprócz tradycyjnych symboli świąt, mnóstwo też będzie potraw mięsnych w każdej postaci. Muszą pojawić się potrawy ciekawsze niż w każdy dzień powszedni, mówią. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć ciekawszego jedzenia niż w każdy dzień powszedni. No i zieleni troszkę, żeby nie zabrakło, bo to tak troszkę milej będzie. Wiadomo, święconki, jajeczek malowanych. No to zajączki, baranki z cukru, no to wiadomo, jajka. No jajek oczywiście nie może zabraknąć, bab wielkanocnych, mazurków, no i potraw mięsnych, myślę, pod każdą możliwą postacią, bo chyba tym się charakteryzuje Wielkanoc w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia. Się kupuje baranka, się kupuje bazie, się gotuje jajka, się maluje, no i tam jeszcze coś. Kiełbaski białej, pieczywka dobrego, no i co jeszcze? Tyle. Jajek, przede wszystkim jajek. O tym zapomniałam. Zazwyczaj jest babka wielkanocna, pioskowa oczywiście. Może tak patrzy ciasta. No, jakieś tam jajeczka oczywiście. Później już jakieś tam mięska, wiadomo, szyneczka. No co, no i to tyle. A, mazurki. I jeszcze zazwyczaj moja babcia robi paschę.